Witam Was w kąciku domowych słodkości. W dzisiejszym odcinku nauczymy się, jak przygotować delikatne kremowe praliny, które wykonamy za pomocą matrycy i wykrawaczki w kształcie hortensji. Znajdziecie je w czwartym numerze domowych słodkości. Do zrobienia pralinek będziemy potrzebować śmietany tortowej o 30% zawartości tłuszczu, po 2 łyżki syropu fiołkowego i różanego, fioletowego i różowego barwnika spożywczego w paście, 700 g cukru pudru do przygotowania pralin oraz odrobinę do opruszenia na sam koniec, białego tłuszczu roślinnego, 40 g lukru plastycznego w kolorze liliowym i 40 g różowego, fioletowego i różowego barwnika w proszku oraz 300 g, czyli 3 tabliczek gorzkiej czekolady z 70% zawartością kakao. Do wyrobu słodkości niezbędne będą: na początek musimy zrobić nadzienie pralin. Do dużej miski wlewamy 2 łyżki śmietany i 2 łyżki syropu fiołkowego. Wykałaczką zanurzoną w barwniku zabarwiamy śmietanę i mieszamy łyżką. Możemy dodać odrobinę więcej barwnika, ponieważ później, kiedy dodamy cukru pudru, odcień stanie się odrobinę bledszy. Teraz do miski przesiewamy 1/4, czyli około 175 g cukru pudru i mieszamy ze śmietaną drewnianą łyżką. Po dokładnym wymieszaniu dodajemy resztę cukru i mieszamy, aż masa stanie się sprężysta i lekko krucha. Możemy ją teraz zebrać dłońmi, przełożyć na deskę i delikatnie opruszyć cukrem pudrem. Zagniatamy masę, aż stanie się gładka. Jeżeli zacznie przybierać do dłoni, możemy opruszyć ją delikatnie cukrem pudrem. Nadzienie dzielimy teraz na 20 równych części wielkości małego orzecha włoskiego. Z każdej części nadzienia formujemy małą, gładką kulkę. Wszystkie kulki układamy na desce wyłożonej papierem do pieczenia. Teraz każdą kulkę przyciskamy, żeby jej kształt przypominał płaski dysk. Aby przygotować resztę nadzienia, powtarzamy wszystkie kroki, używając jedynie innego koloru barwnika i syropu. Gdy wszystkie porcje będą już gotowe, odstawiamy je w suche i chłodne miejsce, aby całkowicie wyschły. Po 3 godzinach każdy dysk należy odwrócić, żeby obie strony stężały równomiernie, zanim zanurzymy je w czekoladzie. Kiedy nadzienie będzie tężało, możemy przygotować kwiaty do dekoracji. Niewielką ilością tłuszczu smarujemy wałek i deskę, żeby zapobiec przywieraniu lukru. Matrycę w kształcie hortensji również smarujemy tłuszczem. Bierzemy teraz lukier plastyczny, który zagniatamy do otrzymania miękkiej i elastycznej masy. Rozwałkowujemy go na grubość nie większą niż 1 mm. Za pomocą wykrawaczki w kształcie hortensji wycinamy 20 kwiatków. Każdy kwiat przenosimy na wklęsły środek matrycy, a następnie dociskamy drugą stroną. Unosimy delikatnie górną część matrycy i powoli wyjmujemy kwiat, starając się go nie zniekształcić. Przenosimy kwiat do zagłębienia palety od farb, żeby stężał, a jego płatki lekko się uniosły. Jeżeli nie mamy palety do farb, możemy użyć pogniecionej folii aluminiowej. Powtarzając wszystkie czynności, wytwarzamy 20 różowych kwiatów, które odstawiamy do wyschnięcia na około 1-2 godziny. Kiedy stężeją, wysypujemy odrobinę fioletowego barwnika na ręcznik papierowy. Zanurzamy w barwniku pędzelek i strzepujemy nadmiar proszku. Malujemy środek fioletowej hortensji, nadając jej bardziej interesujący wygląd. Powtarzamy tę czynność ze wszystkimi fioletowymi hortensjami, a następnie przy użyciu różowego barwnika malujemy środki różowych. Teraz przygotujemy czekoladę, którą oblejemy wcześniej przygotowane nadzienie. Jeśli nie pamiętacie, w jaki sposób zahartować czekoladę, możecie sobie to przypomnieć, oglądając pierwszy odcinek, w którym przygotowywaliśmy czekoladowe serca. Wkładamy teraz porcję fioletowego nadzienia do naczynia z czekoladą. Widelcem dociskamy i obracamy pralinę tak, żeby z każdej strony była równo oblana czekoladą. Praliny pokryte czekoladą układamy na papierze do pieczenia i czekamy, aż czekolada zastygnie. Powinno to potrwać kilka godzin. Pamiętajcie, żeby praliny o różnym nadzieniu ułożyć osobno, żeby ich nie pomieszać. Jeżeli czekolada będzie spływać po bokach i gromadzić się nieregularnie, usuwamy nadmiar ostrym nożem. Na sam koniec w kuchence mikrofalowej roztapiamy niewielką ilość czekolady. Smarujemy nią środek naszych pralin i w ten sposób przyklejamy hortensję.
Gotowe. Teraz nasze praliny wyglądają naprawdę pięknie i z pewnością będą robić wrażenie na niejednym spotkaniu. Już w następnym odcinku przygotujemy wspólnie wyjątkowe karmelki z solą morską. Do ich wykonania przyda się silikonowa forma do karmelków, którą znajdziecie w 5. numerze domowych słodkości. Smacznego!